się. A wiesz, nad czym ja się zawsze zastanawiałem, jak tutaj jesteście, jedna siedzi tak. Aha. Druga siedzi tutaj, wiesz, szuka czegoś z tyłu i ja mówię, Boże, jak to jest skręcone? Mówię, przecież tu jedna kamera, a dookoła wszystko pokazujecie. Mamy, tu się szeroko kaszle, mamy 18 kamer. Słuchaj, niedawno miałeś 1,89 m wzrostu. Jak jest z tobą teraz? Zmalałeś? No teraz troszeczkę poszedłem w dół, wiesz. Poszłem w dół, wiesz, poszłem w dół. Nie weszłeś. Nie? Obecnie ważę 80 kg, czyli teraz chyba mniej ważysz, co? No, 79,5, nie? No, nie spadło. Czyli cały czas zniżka formy. No zniżka, no dobrze. Taki jest, wiesz, taki zawód, co nie? Ja nie mogę przypakować tak jak ty, nie? Ty masz 90 kilo i wiesz, 38 w łapie, a ja tu mam 33. Teraz, dobrze. 7,5. No co, Pani Michał, jakieś fajne historie z wybiegów, no bo jesteś modelem, chodzisz, pokazujesz się na wybiegach. Ty, o, wydarzyło się może coś fajnego, ciekawego? Nie, myślę, że tylko poza stresem i... Nie ma nic ciekawego, tak? Mi się nic nie przytrafiło, mówię ci, że ja jestem, ja złamany robię swoje obcas. I wychodzę, wiesz, tam złamany obcas. Opanowany zawsze jesteś. Nie, myślę, że raz szedłem na pokazie, gdzie tam dziewczyna nieumyślnie, wiesz, przekręciła sobie nogę i zgubiła pantofla, no ale to poszła dalej, wiesz, okay. To się idzie dalej i się nie patrzy na to, co się gubi, nie, za sobą, a później to już leci. Okay. Ja bym nie mogła, bo ja bym zaczęła się śmiać. To poczekaj na weselu, jak będzie, wiesz, zgubisz pantofelek i już, wiesz, będziesz tańczyła dalej, no. Mamy kolejne pytanie od widzów, tak, którzy odezwali się na Facebooku. Od Natalki. Czy chcesz mieć dzieci? Tak. Dziękuję. Dwoje. Kolejne pytanie. To jest ciekawe pytanie od Jagody. Uwaga, ona długo myślała nad tym pytaniem. Jak często zmieniasz skarpetki? To ja będę długo myślał nad tym pytaniem dwa razy dziennie. A ja mam to samo, kurde, wiesz? Poważnie? Dlaczego? Ja jestem strasznym pedantem, wiesz? Ale jak to, ja co w trakcie dnia? Ja do wszystkiego przywiązuję wagę, nie? Do wszystkiego. Jakiej marki jest twój traktor? Od Karoliny. Deutschfahrt. Dobrze, dziękuję bardzo. Dobrze, to może teraz przejdźmy do pytań alternatywnych, które tutaj mamy. Golisz klatę woskiem czy golarką? W ogóle nie golę. Czyli w ogóle nie masz włosów? W ogóle nie mam zarostu, wiesz. Ja jestem młody, mam 18 lat dopiero, nie? Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się mieć erekcję w trakcie zdjęć? Przepraszam bardzo? Nie usłyszałem pytania, nie usłyszałem pytania. Nie. Jak to było z tymi ptakami? Zdarzyło ci się... No wiesz, jakaś ładna modelka obok i tak dalej. Słuchaj, miałem sytuację raz taką, że... Co? Proszę państwa, skupmy się, przepraszam bardzo, prosimy odejść od telefonu i zrobić głośniej. No proszę. No to było tak, że pozowałem tam z modelką. A może lepiej pokaż? Do zdjęcia. Słuchaj, no to chodź, Ola, pokażę ci stój, tak? Bardzo, bardzo. Głupi na żartach się nie znasz w ogóle. Zostaw ją, modelka stała, tak? Ja stałem tak, ja złapałem za udo i poprosiłem chwilę panią fotograf, mówię, może by chwilę stanąć i wiesz, musiałem odejść na sekundę, no bo wiesz, jakby stała koło ciebie taka kobieta, to wiesz. Czyli przez te pośrednie. A ja byłem cały nagi, nie? Aha. Ona też. Czyli życie. Czyli życie. Ale to świadczy, że jesteś zdrowym mężczyzną. No nie eksplodowałem na szczęście, ale wiesz, bo... Boże! Dobrze, może chwila przerwy, tak, chwila przerwy, bo idziemy w złym kierunku. Tak, dokładnie. Robimy sobie krótką przerwę, czy jeszcze nie? Nie, po co? A co je? Co je taki facet jak ty? No dobrze, rzeczywiście, wszystko dobrze, dobrze wygląda, zdrowo, ładne buty czyste. Co jem? Co jesz, żeby mieć takie ładne, czyste buty? Co jem? No na pewno dużo siedzę w łazience i gotuję, nie? No dobrze, ale nie, poważnie. Masz jakąś taką swoją dietę? Czy... No mam. Teraz akurat jestem na dobrej diecie. Wyrzuciłem w ogóle węglowodany, wiesz, mam cukierki postawione na półeczce, ale nie mogę tego ruszyć na razie, bo do tego 26 jeszcze daję sobie luz. No tak jak zwykle, no myślę, że to jest już standard, kurczak, wołowina. Uwielbiam wołowinę jeść, nie? Steki, Steki nie kręcą mnie, ale burnejka idzie ostro na stejkach, nie? No, widzieliście. Jak tutaj przyjdzie kiedyś, to myślę, że będziesz musiał usiąść na tym zagłówku. Nie, wiesz co, jak on już kiedyś u mnie był i normalnie na jedną rękę mnie wziął pod nim. Ale ja też cię wezmę. No, zróbmy teraz. To może później. Gdybyśmy stracili za chwilę gościa, to dziękujemy bardzo za odwiedziny. Ale zróbmy to, spróbujmy, słuchajcie, serio. No, ale co mamy zrobić, powiedz? No, a Olka podchodzi, ile tam ona waży? 15? Ile ważysz, powiedz? No. Chodź. 57 no to teraz. I co mam z tym zrobić z tobą? Masz się uwieścić na ręku? Ale co byście zwariowali? Dawaj, chodź. No dobra, to ja. Dawaj. Chcesz się powieścić na moim... Nie dasz rady? Ale ja nie... Dam radę, no ale niech się wiesza, no co? Jak dawaj, musisz wiesz. Mi pomóc? Dobrze. Ale ty chcesz wejść tutaj, czy co? Chodź. No ci pokażę, z którym. No nie, to ty masz się powiesić przecież na ręce, ty głupi jesteś. Chodź. Pokaż lepiej w ty, Jankes. Pokaż ty, bo no, ja zobacz, nie wiem, o co chodzi. Widzisz? No, pokaż. Nie, chodź, ja mam pokażę. Tu się pokaż, jak się mieszasz na troszku. Czekaj. Dobra. Patrz.
Ready? No. Kurwa, żeby ci... Kurwa, przepraszam. Dawaj. Bas! I co? Poszło, teraz ty, poszło, dawaj, dawaj, dawaj. Ale teraz chyba z tego, no dawaj, szybko, dawaj. Co ty jesteś, no? Czy to jest wieszaj. Droga, nie będzie pysika, zjeść. Dawaj, wieszaj się. Dobra, się. Uwaga, zawieszam dawaj. Się. To yeah! I co, można? Można!